Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Łodzi. Dzisiaj mamy piątek 28 maja i wsłuchajmy się we fragmenty Pisma Świętego właśnie na ten dzień wybrany. W Księdze Micheasza w 7 rozdziale w 9 wierszu czytamy: Wyprowadzi mnie na światło, abym ujrzał Jego sprawiedliwość. A w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale w 17 wierszu czytamy: Poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Ciemność i jasność. To są dwie rzeczywistości, w których żyjemy. I oczywiście wiemy, jak bardzo potrzebujemy światłości. Nie ma życia bez światła. Ale z drugiej strony ciemność jest takim miejscem, w którym chyba już się dosyć dobrze urządziliśmy. Bo ciemność wiele zakrywa. W ciemności wiele można ukryć. I w jakiś sposób, nawet jeżeli ta ciemność związana jest z jakimiś przykrymi doświadczeniami, to jednak stała się nam już czymś bliskim, czymś naturalnym, czymś, w czym bardzo swobodnie się poruszamy. Tymczasem dzisiejsze słowo chce nas wyrwać z takiego myślenia. Dzisiejsze słowo chce nam pokazać, że jesteśmy ludźmi światłości, że Pan Bóg powołuje nas do światłości, że to On chce rozświetlić mroki naszego życia. Nawet jeżeli w jakiś sposób już sobie to poukładaliśmy, z tym się pogodziliśmy, że ta ciemność jest w nas, że my w niej trwamy, że my w niej chcemy mieszkać, to dzisiejsze słowo pokazuje nam, że nie, że naszym powołaniem jest światłość. I tego doświadcza apostoł święty Paweł w spotkaniu pod Damaszkiem, kiedy spotykając Chrystusa, kiedy usłyszał ten Jego głos, traci wzrok, a więc zapada się w ciemność, zapada się w mrokach tego wszystkiego, co do tej pory robił. Uświadamia sobie, że to życie, które wydawało się być takie poukładane, które wydawało się być służbą Bogu, tak naprawdę było życiem w ciemności. Doświadczenie światłości, doświadczenie Zbawiciela, wpuszczenie tej światłości w te ciemne zakamarki jego życia sprawiły, że na nowo przejrzał i już w mocy tej światłości szedł przez życie, głosząc Chrystusa, udając się w różne miejsca, by zaświadczyć o tym, że życie w światłości tylko ma sens. I tego też Wam z całego serca na ten dzisiejszy dzień życzę.